Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj męczę się trochę z trumatikiem, z trumą, z palnikiem. Tutaj mamy palnik od pieca gazowego. Jest taki problem, że tutaj nie widać nawet tej iskry w kamerze. O, teraz ją trochę widać. Jest taka mała, że czasami ją widać, czasami nie, ale w każdym razie masa jest tutaj podana. I to powinno się wyłączyć, kiedy się to podgrzeje. Podgrzewam palnikiem. Widzę, że ten płomień skacze bardzo różnych, nie, znaczy nie płomień, tylko skacze iskra. A szczególnie jak się tutaj nagrzeje, to zaczyna na ten drugi piecyk, ten drugi palnik przeskakiwać. I robi się ogólnie jakiś bałagan, także nie wiem, to może problem z masą jest z tego. Teraz to będę chciał bardziej sprawdzić, żeby to określić, co tu się w ogóle dzieje. Nie, że przeskakuje nie tam, gdzie trzeba. Popsuła mi się ta świeca. Przestała dawać iskry jak należy. A że to jest bardzo drogie, to kupiłem zamiennik. Dość inny, ale też jonizacyjną świecę. No i co? No i tutaj jest iskrownik. Tutaj jest ta świeca, tutaj daje to i tutaj daje to. Zaraz to spróbuję wszystko w obudowę wsadzić, bo to prawie pasuje, prawie ładnie. Prawie tutaj to wejdzie, muszę to chyba wyciąć. Tamto, tu jest miejsce na śrubkę, więc mam plan taki, żeby to przykręcić, zagnę. Dam znać zaraz. No i dobra, jest moja mała prowizorka. Nie wygląda to tak za dobrze, bo ta jest dłuższa. Mogę dodać jeszcze odwrotnie w razie czego, żeby to było niżej. Mogę tak zrobić. No dobra, jeszcze poprawię. No i dobra, zrobiłem to tak jak chciałem. Taka prowizorka pewnie. Niejednemu się to nie spodoba, ale to jest faza testów, zawsze można to poprawić i tak dalej. No ale o co chodzi? Chodzi o to, że teraz jest iskra, nie? I ten pręcik właśnie miał się nagrzewać i miał się rozłączać, tak? Czego się, to się nie robi, nie działo w ogóle wcześniej. I teraz, kiedy ja tutaj podgrzewam i on sobie złapie fajną temperaturę, to powinno się rozłączyć. Przed chwilą się wyłączyło, ale teraz już widzę, że się zmieniły priorytety i się nie rozłącza. Może masy nie ma. No bo wcześniej było dobrze. Było dobrze, a już nie jest. Ciekawe. Próba 2.0. Dalej pstryka. Teraz grzeje, imituje płomień. No i jak się będzie paliło, to nie powinno pstrykać. Także zauważyłem, że tak to działa, bo się tutaj wytwarzają jakieś tam jony dodatnie i robi się wtedy przejście, nie? Przestaje pstrykać, kiedy jest tylko przejście, to znaczy, że jest przejście między tym a tym. O. Tak to wygląda.
Dobra, składam, zobaczcie co mi tam z tego wyrośnie. Opiec już zamontowany. Próba też druga, już to sprawdziłem. Działało, żeby nie było. Działało. I nie pstryka. I nie pstryka. I działa. Także super. Także piec hula. Aż miło, nagrzał się już do czerwoności. Nie pstryka, nie cyka, także naprawione za niewielkie pieniądze. Taka świeca nie kosztowała dużo. Nie kosztowała tyle na pewno co oryginalna. Trochę druciarstwa, ale działa. Zobaczymy jak to się w praktyce sprawdzi. Także dzięki Wam za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Może się to komuś przyda. Może ktoś ma też z trumą jakiś taki problem. To już będzie wiedział jak to zrobić.